Hello, witajcie serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Ciemnej Nocy. Już to będę mówiła po polsku. W ogóle, moi drodzy, wiem, że tu się pojawiło parę nowych zapisów, ale to z tego powodu, że sobie badałam inne opcje u Kurano. Udało mi się między innymi odkryć ilustrację, której nie dostałam, a jest ona związana z tym, że on pokazuje na swoje rodzinne zdjęcie, tak wygląda Kurano, jak był malutki, uroczy, grzybek. No, poza tym tutaj jego matka ma taki krzyż, który on też w sumie nosi krzyż i ma taki, wiecie, pewnie przez niego, czy coś, przez nią, no. Do tego udało mi się odblokować jeszcze jeden achievement, taki jak śmierć. Z tego powodu, że no tak, badałam opcję i tak mówiłam, że można dostać śmierć. Szczerze mówiąc, ta śmierć mnie bardziej rozśmieszyła, bo spotykamy oto takiego duszka. Kiedy w tym momencie, w którym możemy zostać w pokoju albo iść i to zbadać, ten dźwięk dziwny, to spotykamy duszka, który, jak się okazuje, przyszedł nam do domu zamiast wałęsać się w szkole, bo to jest ten duch bez nóg. I tak, on zamiast iść być w szkole, się przyszedł nam do domu, wprost do domu. No i możemy tutaj umrzeć. I powiem szczerze, że mnie rozśmieszyła bardziej jego śmierć, bo on się nam nagle wyłania tutaj z góry. Ekranu się tak powoli zbliża, 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 i mnie to rozśmieszyło, kiedy patrzę na tą twarz. Po prostu, no. Ta twarz jest śmieszna. A kiedy wybieramy właśnie tą opcję, żeby mu pomóc, to Kurano przychodzi nam pomóc, i o, jak się okazuje, on jest w rzeczywistości jakimś egzorcystą. To jest chyba ten zapis. Jeżeli to. A nie, zapisałam z Loadmia. Dobra, mam tutaj drugi zapis. No, ale ogólnie rzecz biorąc, czy mam nadzieję, że jakoś na późniejszą część tej gry nie będzie to wpływało, bo ten zapis, który teraz aktualnie włączyłam, to był właśnie z tego momentu, jak nas Kurano uratował od tego ducha. I mam nadzieję, że to nie wpływa jakoś potem na to, czy się dowiemy, czy on się pogodził z tą Ryją, czy nie, czy coś innego. W każdym razie będziemy sobie lecieć dalej, ale jeszcze wam powiem taką małą sprawę z tym duchem, że. Boże, nie z tym duchem, tylko chciałam taką małą sprawę nasunąć, że w sumie to jest całkiem dziwne w tej grze, jak każda opcja jakby sprawia, że mamy zupełnie inną linię czasową. Coś innego zupełnie dzieje się, bo na przykład tej opcji, kiedy mogliśmy pójść do naszego pokoju sprawdzić, czy Kurano tam śpi, to on tam rzeczywiście spał. A jakbyśmy wybrali jakąś inną opcję, na przykład iść do łazienki, to byśmy go zobaczyli, jak się kąpie. Jakbyśmy zostali w salonie, to byśmy zobaczyli, jak wchodzi do domu i by z nami porozmawiał, o właśnie o swojej rodzinie i pokazał to swoje zdjęcie. Bo wychodzi na to, że on kiedyś miał rodzinę, no ale znacie życie, jakie jest i dla którego on teraz już jej nie ma. Albo tak jak właśnie w tym momencie, kiedy Rio przychodzi, nie wiem mówić jego imienia, Rio i przychodzi nam do pokoju i po prostu nas porywa, to w tym samym momencie możemy iść i spotkać tego ducha i potem iść do szkoły i wiecie. To jest strasznie dziwne w tej grze, jak wiele jest opcji. Oczywiście ja nie będę pokazywała każdej opcji, bo to jest bez sensu, po prostu będziemy lecieć historią dalej. Ale no, to jest warte do ogrania. Ta gra jest po prostu warta do ogrania, bo to nie tak, że każdy wybór sprawia, że gdzieś po prostu tylko jakaś tam inna rzecz, ale w tym samym, wiecie, w tym samym czasie się dzieje po prostu coś całkiem innego, całkiem inna historia. I to jest super. I wam polecam zagrać samym. Też i to odkryć. Kiedy szkoła się skończyła, Ryoji ku mojemu zaskoczeniu poszedł razem ze mną do domu znowu. Przypuszczałem, że on raczej zostanie do późna. Nie masz jakichś obowiązków, panie przewodniczący? Tata potrzebuje mi, żebym mu pomógł z papierkową robotą. Zajęcia klubowe mogą zaczekać do tego czasu. A ty jak tam ostatnio się trzymasz, jakby? Nieźle. Dlaczego? Dlaczego w ogóle pytasz? W ogóle o żadnego zmartwionego. Jesteś ostatnio dosyć cicha. Nie mogę określić, co się dzieje w twoim umyśle. Po prostu jestem zmęczona. Nie masz tego znudzonego wyglądu na swojej twarzy więcej, co sprawia, że się zastanawiam, co to sprawiło. Czy będziemy mieć wątek taki, że przyjaciel z dzieciństwa chce do nas zrywać, czy nie? Sprawdziłam wiadomość. Ostatnio sprawdzam więcej wiadomości. Myślę, że.
Jednak to nie sprawi, że będę krok bliżej do odkrycia, kto jest sprawcą. Jeżeli masz tyle czasu, to zadzwoń po mnie. Będziemy mogli zrobić razem burzę mózgów. Mózgów, tak. Dziękuję ci, zrobię tak. A oczywiście. Uśmiechnęłam się do niego i poklepałam go po ramieniu. Kuśniałam go ramieniem. Jakby... Byliśmy tacy, odkąd byliśmy młodzi. Lioji nigdy się nie zmienił. Wkrótce po tej części drogi weszłam do... Wkrótce po przebyciu przez tej części drogi weszłam do domu, okej. Okay. Zauważyłam, że Kurano znowu leżał mnie na kanapie, czytając gazetę, okej. Okay. On to się czuje co jak w domu. Hej Kurano, przepraszam, że kazałem ci czekać. Pozwól mi na początek kupić coś... W tej grze jest za dużo negliżu. Po tym jak usłyszał mój głos, to usiadł zaskoczony i zdał sobie sprawę, że on nie jest ubrany w nic poza ręcznikiem wokół swojej talii. Ty się nie czujesz czasem zbyt domu, Kurano? Awaryjnie, ja nie oczekiwałam, że wrócisz tak wcześnie. Złapałam za poduszkę z kanapy i rzuciłam w niego. Ominął ją. Zobacz, ja mam złożony ręcznik. Właśnie chciał, właśnie oberwę za to, że ma złożony. Nie no, jestem słabie. Jestem paskudny, wiem. Kurczę, a to miałby taki miły kąt. Jest tak ciepło w twoim domu, poza tym... Zobacz, mam założony ręcznik. Jest tak ciepło w twoim domu, poza tym tak naprawdę nie ma różnicy od tego, że jakbym miał jakiś na sobie strój napływania, co nie? Wzięłam kolejną poduszkę i rzuciłam mu w twarz, zanim skończył swoją kwestię. Jakby nie ma tutaj miejsca na dyskusję. Obiecałeś mi, że będziesz szedł za moimi decyzjami, może będziesz przestrzegał moich zasad. A moje zasady mówią, że potrzebujesz nosić chociaż majty. I dlaczego ty masz aż dużo ręczników? Po tym jak odłożył z powrotem poduszki, które rzucałam, Kurano podrapał się po karku, zwężając swoje oczy, kiedy przemówił do mnie. Jakby moje ubrania są... jak o tym powiedzieć? Całe jakby poszczępione po wczorajszym, więc oczekuję, że będę... A, bo to jest to z tym duchem. Ten duch mu porozszarpał ubrania. Czyli to ma jakiś związek z tym, co się dzieje w fabule. Czy ty oczekujesz, że będę chodził wokoło tak? Załóż coś na sobie. Ale niczego nie mam. Nie masz jakichś innych ubrań ze swojego domu poprzedniego? Jakby są w praniu, więc... Westnęłam i począsałam głową. Jak ten gość w ogóle funkcjonuje na własną rękę? Mogę zdobyć jak kilka nowych ubrań dla ciebie. Potrzebuję pójść do sklepu w każdym razie. To jest... Przynajmniej będę mogła w ten sposób podziękować ci za pomoc jednym razem. Dzięki. Tak swoją drogą. Możesz gotować? Może mógłbyś... może mogłabym zdobyć jakieś składniki na posiłek? Czekaj, nieważne. Ty możesz mi jeszcze spalić kuchnię. Jestem zły, ale nie aż tak zły. Po tym, jak powiedziałam mu, żeby nie robił niczego głupiego, kiedy ja wyjdę, złapałam za moją torbę z zakupami i wyszłam. Zastanawiam się, co powinnam kupić do niego. Zapomniałam zapytać, co on lubi nosić. Balę maskę to... maskowy bal jest za parę dni. Może powinnam kupić coś. Coś też, co może być zarówno formalne i zwyczajne do noszenia. Czekaj, chyba nie mam zamiaru go prosić o to, żeby wyszedł na bal. Och, cóż, jeżeli nie wspomnę o tym, to on nie będzie wiedział. Jakby zdobyłam już wszystko i niebo już było całkowicie ciemne, kiedy wyszłam ze sklepu. Nie mogłam nic poradzić, że... Z jakiego jakby się uśmiechnęłam do torby w moich rękach. Miałam całkiem niezłą zabawę, wybierając różne części ubrania dla Kurano. Kiedy poszłam do działu męskiego wcześniej, sklepikarka zapytała mi, czy kupuję coś dla mojego chłopaka. Ale oczywiście prosto jakby to odgodziłam.
Wrócę do domu, zauważam znajomą małą blondynkę, tak? Blondyna, który szedł przede mną. Odkąd nasza dwójka szła w tym samym kierunku, prawdopodobnie powinniśmy iść razem. Co? Prawie go dosięgnąłem, kiedy nagle prawie się znalazłem na ziemi. Zaskoczony Kaichi odwrócił się i wziął na swoje ramię, żeby mnie złapać. To nie zadziałało zbyt dobrze, bo obydwoje upaliliśmy. Przez to, że nie był w stanie uniknąć mojej magii, oboje uderzyliśmy o ziemię. Jakby jego twarz wylądowała w moich piersiach. A, to boli. Wszystko w porządku, Kaichi? Jakby zabrał swoje małe ciałko ode mnie i się podniósł, jego patrzył na mnie z zarumienioną twarzą. Jakby konkretnie zirytowany przez ten incydent. Podniosłam go jak małego szczeniaczka i oczepiłam jego uniform, okej? Przepraszam. Wiesz? Jakby zwalenie ludzi z nóg jest niezwykłym powitaniem. To był wypadek. Kaichi wydał się westchnienia i podrapał się po tyle kar po swoim karku. Po tyle ku swojej głowy, może już co ja mam z tym karkiem. Jakby prostując jego krawat. Prostując jego krawat, co? Prostując jego kana. Ka A, kana. Prostując jego krawat. On podniósł za to torby, które opuściłam i mi je podał. Jak na dziecka to jest całkiem grzeczny. Przypuszczam, że Kaichi nie zawsze jest taki gderliwy. Dziękuję. Co tam nosisz? Byłam na zakupach, kiedy ciebie zobaczyłam. Pomyślałam, że możemy iść razem. Jesteśmy przyjaciółmi. Nie potrzebujemy być przyjaciółmi, żeby iść obok siebie po ulicy. Cokolwiek, rób co chcesz. Ale nie myśl sobie, że cię lubię. Więc jak myślisz, kto może być dla ciebie przyjacielem? Nikt. A, jakie to smutne. Nie potrzebuję twojego żalu. Boże, nie potrzebuję twojego. Jak to się mówi po polsku? Nie potrzebuję twojej litości. Mienie przyjaciół nie sprawia, że będę szczęśliwszy. Kontynuowaliśmy iść po ulicy w ciszy, która nastała między nami. Nawet jeżeli on insynuował, że jesteśmy przyjaciółmi, to nie mógł zaprzeczyć mojej obecności. Nasze pierwsze spotkanie nie poszło zbyt dobrze, ale teraz czuję się tak, jakbym znała go trochę lepiej. Wygląda na to, że jest całkiem interesującą osobą. Kiedy szliśmy przez alejkę, ktoś nagle złapał Kaiczego za ramię i pociągnął go. Była to alejka między dwoma budynkami, wystarczająca, żeby auto mogło tam wejść. Szybko po niego sięgnęłam i poszłam za nim. W tym korytarzu w alejce mężczyzna stał w ciemności, trzymając Kaiczego za rękę. Nie mogłam zobaczyć jego twarzy tam, gdzie stałam, ale on coś mówił, a jego głos był. Jego głos był taki całkiem dziki, szalony, jakby groźny. Daj mi wszystkie swoje pieniądze, albo twój przyjaciel będzie zawiniony. Och, nie jesteśmy przyjaciółmi! Cicho! Nagle mężczyzna wyniósł swój nóż do karku Kaiczego. To było wystarczająco dziwne. Kaiczy nie pokazał ani cienia strachu. On po prostu zwrócił się do niego ze znużonym spojrzeniem, tak jakby to nie było nic więcej poza jakąś niedogodnością. Opuściłam moje torby i pokazałam moje puste kieszenie. Miałam ukryty kieszeń w mojej takiej jakby skrytej kieszonce i modliłam się, żeby tego nie zauważył. Nie mam za dużo monet. Ten dzieciak jest z elity, co nie? Musi być bogaty. Zadzwoń po jego rodzinę i powiedz mu, że chce pieniądze, albo odeślę go do domu w kawałkach. Nie słuchaj tego gościa, prawdopodobnie nawet nie wie, jak użyć tego noża. Hej, myślisz, że ja sobie żartuję? Bez zastrzeżenia mężczyzna złapał za przód koszuli Kaiczego i przygniótł go do ściany.
głowy, przykładając nóż do jego brzucha. Kaichi odkrząknął, a jego ramiona drżały. To małe ciało wyglądało na takie słabe, tak jakby mógł się złamać w każdym momencie. No ale teraz to zrób, co powiedziałem, zadzwoń do rodziny tego chłopca. Dałam do Kaichiego spanikowane spojrzenie, on wyglądał na całkiem zranionego. Złapałam kogoś, kto patrzył przez okno, ale on szybko zasunął rolety, prawdopodobnie nie chce być w to wmieszany. Mogę zadzwonić po policję. W tej sytuacji to jest jak wyciągnięcie, jakby, jak stracenie ręki, coś w tym stylu. Może to być zły pomysł, ale nie mam telefonu ze sobą, ale Kaichi ma. Jeżeli chce, żebym zadzwoniła, to potrzebuję go dostać od niego. Powoli do niego podeszłam. Mężczyzna, na początek jakbym się zawahał, ale tylko trzymał swoje oczy na mnie. Mogę zobaczyć, że trzymał teraz. Mogę zobaczyć, jak zniżał nóż po swojej stronie. Moje serce biło nerwowo, ale jakoś czułam się pewnie. Teraz byłam wystarczająco blisko, żeby lepiej zobaczyć twarz mężczyzny. Miał diamentowy tatuaż przy swoim lewym oku. Ona musiała to zapamiętać, że mogła potem jakby go otworzyć. Jego wygląd, coś w tym stylu. Hej, nie bądź tylko zbyt blisko. Potem wyciągnęła moją rękę i przywaliła mu. Sprawiłam, że mężczyzna upuścił swój nóż. Kopnęłam go wprost w ciemność, z dala od niego. I użyłam tej okoliczności, żeby znowu jakby mu przywalić. Złapałam Kaichiego za rękę i pociągam go z dala od tego mężczyznę. Kontynuowałam trzymanie go za rękę, szybko próbowaliśmy się stąd wydostać. Zatrzymaj się, albo będę strzelał. Jego głos sprawił, że się odwróciłam. Mężczyzna miał pistolet, który był wycelowany w nas. Co? Skąd miał pistolet? Mieszkańcy nie zezwalają na to, żeby nosić broń. Lepiej uciekajmy. Szalona jesteś? Mężczyzna wyszedł wkrótce po tym, jak dał ostrzeżenie. Zastygliśmy na dźwięk tej jego wystrzału z impaktem. Cholera, nie mogę uciec teraz. Nagle mężczyzna upadł i uderzył o ziemię. Zobaczyłam, że ktoś stał za nim. Nie mogłabym w ogóle przegapić tego niezwykłego wyglądu. Uff. Chine! Chine znokautował tego mężczyznę. Tak. Mój polski jest idealny. Tego mężczyznę. I zabrał ten pistolet z jego dłoni. On jakby prychnął, zanim dał nam takie zimne spojrzenie. Mężczyzna próbował się uwolnić, ale Chine znowu przyniósł jego twarz do ziemi. Potem mężczyzna tylko bardziej się wiercił, żeby uwolnić się z ręki Chine'a. Swoją wolną ręką Chine podniósł nóż i... co? Jakby schował go? Boże, jestem durna. Myślałam, że będzie nam zadawał pytania, ale on tylko jakby go ze sobą zabrał i odszedł bez żadnego słowa. Moje spojrzenie podążało za nimi, dopóki nie zniknął z alejki. Ale ten gość jest tak profesjonalny, że ale zarazem szarżujący w tym samym momencie. Hej, Kaichi, wszystko okej? Bez czekania na odpowiedź wyjęłam chusteczkę i zaczęłam wycierać krew z karku Kaichiego. Jakby skończyłam, delikatnie położyłam rękę na jego brzuchu. O Boże, jeszcze takie pytanie powinno padnąć. Czy jesteś w ciąży? Bo to normalnie mi się tak nasuwa na głowę. Spojrzał na mnie z... współprzymknięty jakby powiek. Co ty wyrabiasz?
Ten mężczyzna uderzył cię naprawdę mocno, ja tylko się upewniam. Kaichi odpychnął moją dłoń z dala. Ty możesz być, może cię boleć, jeżeli to jest jakieś wewnętrzne zranienie. Pozwól mi cię zabrać cię do szpitala. Jest w porządku, nie musisz mnie traktować tak, jakbym był, jakbym, wiecie, jajkiem. Ale powiedziałam, że jest w porządku, poza tym nie byłem w prawdziwym niebezpieczeństwie. Jestem mocniejszy niż wyglądam, poza tym to był amator, osądzając po tym, jak się chciał wydostać z tej sytuacji. Kaichi westchnął i odwrócił się ode mnie. Jego słowa nie były niczym, co by sprawiło, żebym się mniej martwiła. Dziękuję ci za twój niepokój, ale to jest niekonieczne. Moje ciało może być słabe, ale będę zdrowy. Powinnaś iść do domu. Nie ma potrzeby, żebyś marnowała swój czas na mnie. Przywykłam do tego rodzaju rzeczy w każdym razie. Przywykłeś? To się wydarza dosyć często? Kaichi wywrócił swoimi oczami i spojrzał na mnie. Zwłaszcza kiedy żyje samotnie w willi, do której więc większość ludzi myśli, że jest pod wrażeniem tego, że muszę być bogaty, albo że moja rodzina taka jest. Ponadto myślę, że jestem łatwym celem, odkąd jestem taki mały i słaby. Więc twoi rodzice dziś wybili? Wybyli. Nie mam żadnych, nieważne. Ale chciałbym wiedzieć więcej o tobie. Kaichi uciszył się. Sięgnęłam po torby, które opuściłam i wyszliśmy z tej alki razem. Muszę przyznać, że jesteś całkiem, że byłaś tam całkiem dobra. Nie oczekiwałam, że będziesz miała na tyle odwagi, żeby zaatakować tego mężczyznę. Nie mogę znosić ludzi takich jak on, więc nie kłopotałam się tym, żeby się wstrzymywać. Cóż, jakby polega na tobie tym razem. Szliśmy ramię w ramię. To wydarzenie troszkę mnie przeraziło, ale cieszę się, że Chain tam był. Niestety na Kurano nie mogłaś liczyć. Zaczęłam rozumieć postawę Kaichiego. Jak na kogoś, to często musiał sobie radzić z takimi sytuacjami, to prawdopodobnie musi mieć nerwy ze stali. Spojrzałam na tego małego chłopca. Prawdopodobnie moje zmartwienia aż nie były aż takie konieczne. W krótkim czasie przebyliśmy naszą drogę. Opuściłam moje torby w kuchni i zawołałam po Kurano. Tylko cisza mi odpowiedziała. Kiedy weszłam do salonu, coś złapało mnie za nogę. Szybko włączyłam światła, ale nie zobaczyłam niczego na ziemi. Jestem pewna, że to był kot. Powinnam go złapać. Otworzyłam drzwi do pokoju szeroko i poszłam tam sprawdzić. Kurano, co ty wyrabiasz? Zobaczyłam, że Kurano siedział przy oknie, podskoczył na, kiedy usłyszał mój głos. Prawie wyleciałem przez okno, widzisz? Nieważne, nie chcę wiedzieć. Mam nadzieję, że polubisz ubranie, które ci przyniosłam. Wziął torby ubrania ode mnie. Czekałam w salonie na to, aż Kurano się zmieni. Przebierze, proszę, ta zmieni. Nie zapytałam go o rozmiar tych ubrań, brałam raczej tak na oko. Zastanawiam się, jak on będzie wyglądał. Jak ten gościu z Alicji z Krainy Czarów. Serio. Hranow pojawił się jakbym. Spojrzałam na jego nowy wygląd. Kompletnie zmieniał on wrażenia. Ten strój wyglądał na nim całkiem dobrze. Sprawiał, że wyglądał na bardziej dżentelmena jakby. Bardziej delikatnego, coś w tym stylu. Jakby Kurano podwinął swoje rękawy żartującym uśmiechem. Czy ty próbujesz zmienić mnie w lokaja? Racja, to jest Kurano. Nieważne, jak dobre ubrania by założył, to nie zmieni jego osobowości. Nie, próbuję zmienić cię w prawdziwego śledczego, a nie jakiegoś bezdomnego kota z ulicy. Hej, to nie było aż takie złe. Więc lubisz to, czy nie? Cóż, kupiłaś to dla mnie. To byłoby niegrzeczne, gdybym odmówił.
Zauważyłam, że krawat Kureno był źle jakby związany. A nawet nie wiem, jak się krawat właściwie wiąże. Wiecie, ja się tak trochę zastanawiam, czy teraz jak wlazłam na... bo zły save niestety skasowałam ten poprzedni save. Ja sami zobaczyliście, napisałam go. I zastanawiam się, czy teraz tak to zadziała, że nasza ścieżka będzie się skupiała na naszym Kuran... Znaczy, no... Na tym, że Kurano jest egzorcystą zamiast na Roi i na tym, co się wydarzyło z Roją. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. A jak nie, to zrobię to od nowa i będę napisze ten save. Głośno westchnęłam. Ruszałam się bliżej, żeby złapać go za krawat i go właściwie związać. Zarumienił się. Czekaj, gdzie ty się rumienisz? Nie widzę tego. Ale nadal stał. Tak swoją drogą, czy widziałeś może jakiegoś zwierzaka w tym domu? Nie, a miałem? Czuję, jakby coś kudłatego połaskotało mnie po nodze już parę razy, ale nie widziałam niczego. Daj mi znać, jeżeli go znajdziesz. Nie chcę, żeby jakiś bezdomny zwierzak mi się pomętał tutaj. Tak, madam? Pamiętam to otwarte okno w pokoju Kurana. Zastanawiam się, czy coś się przez nie wślizgło. I czy moje okna zamknięte? Jest już wystarczająco zimno w domu. Ale... Zrozumiałeś? Jeżeli ty aktualnie trzymasz jakieś zwierzątko w sekrecie, to chyba cię zabije. Aż tak nie lubisz zwierząt? Czy ty słyszałeś, co ja właśnie powiedziałam o zabiciu cię? Tak. Tej nocy Kurano został w moim pokoju znowu. Nie opuścił mnie nawet na sekundkę. Może Kurano się martwi o jakiegoś kolejnego ducha, który może po mnie przyjść? Powiem mu, żeby poszedł spać. Mówiłam, że może poszedł spać. I że pewnie już trochę minie, odkąd jakiś morderca by się w ogóle pojawił. Jakkolwiek on mówił, że nie wypełnieniu swoich obowiązków, tak jakby się obawił, że coś może się wkrótce wydarzyć. Kolejnego dnia. Ja się zastanawiam, czy tutaj zapisać i spróbować ten safe otworzyć, ale dobra, lecimy dalej. Podczas przerwy na night. przerwy dalej. przerwy na lunch. Logi pojawił się przy mnie z poważnym wyrazem twarzy. Możemy pogadać przez moment? O co chodzi, Logi? Poszliśmy na korytarz, gdzie było tylko kilku ludzi. Okej, Avery, nie chcę jakoś się wślizgiwać w to, ale czy możesz. Czy możesz mi. Co? Jakby możesz zadzwonić na policję w ciągu kolejnych paru dni? Możesz być wyzywana przez policję? Dlaczego? Logi zatrzymał się na moment. On wziął swój telefon z kieszeni. Coś zaczął rolować na ekranie, zanim pokazał mi zdjęcie mężczyzny. Jego twarz jest mi tylko szczególnie znajoma, ale rozpoznałam diamentowy tatuaż nad jego lewym okiem. To był mężczyzna, który zaatakował mnie i Kaiciego wczoraj. Widziałeś go wcześniej? Tak, widziałam go. Dlaczego? On umarł. Ktoś z policji poinformował mnie o tym, że jako ostatnim widziała go dziewczynka i myślę, że ofiara wymieniła jakiegoś małego chłopca. Opis dziewczyny pasuje do ciebie i teraz ty potwierdziłeś, że go znałaś. Czy Chang powiedział coś takiego? Czekaj, czy ktoś w ogóle widział tą scenę, ale... Był tam ktoś, kto widział tą scenę, ale... Nic nie zrobił. Technicznie Chang był ostatnią osobą, którą on mógł zobaczyć. Ale to nie oznaczało, że on mógł zobaczyć jego koniec. To jest takie nie fair. Powinni w to zamieszać Chaina. Oni powinni się z tym zwrócić do Chaina. Czy to oznacza, że jestem podejrzaną o morderstwo? Nie, ale policja może zapytać ciebie o parę pytań o to. Myślę, że powinien ci o tym powiedzieć już wcześniej. Poza tym, gdybyś nigdy nie zrobiła nic takiego głupiego jak morderstwo. W tym przypadku mam alibi. Byłam strażnikiem. Był przy mnie strażnik przez całą noc. Co jest moim strażnikiem tak właściwie? Powinnam o tym powiedzieć. Poza tym, jeśli z domu Kurano byłoby moim alibi i mogłabym mu powiedzieć, że próbowałam się ocalić sama. Jego imię to Kurano Hakase? Co?
On zamknął swoją. Boże. On podniósł jedną ze swoich brwi po usłyszeniu tego imienia i zaczął się drapać pod brodą. Co? Coś nie tak? Ryoji uśmiechnął się do mnie przepraszająco i potrząsnął swoją głową, unikając tematu. Kurano był bardziej beztroski niż Chain i mogłam zobaczyć go w akcji tylko raz. Poza tym nie wiem nic o nim. Ludzi wygląda na to, że ma jakiś pomysł i może to być dobra szansa, żeby zapytać. Co wiesz o nim? Jak mogę ufać mojemu strażnikowi, jeżeli nic o nim nie wiem? Masz dobry punkt widzenia. Niefortunnie nie wiem za dużo o jego prywatnym życiu. Wygląda to, że muszę sama to jakby odkryć. Czuję się trochę jak stalker. Ale to nie pomaga mi, że Kurano nic mi nie chce powiedzieć. Po szkole poszłam do biblioteki. Może znajdę coś tutaj? Boże, jaka biblioteka. Osobiste informacje nie są dawane publicznie, ale mogę zapytać o pozwolenie zanim. Co? Muszę zapytać o pozwolenie, zanim będę mogła sprawdzić dane bazy. Coś. Boże. Bazę danych. Szczęśliwie biblioteka zaakceptowała moją wymówkę. Zaczęłam przeszukiwać archiwa przez chwilę, ale ku mojemu rozczarowaniu nie było tam nic użytecznego. Tylko wiek i informacje o studentach, którzy zaginęli. Nie mogłam znaleźć nawet ich adresu. On powiedział, że miał jakieś miejsce wcześniej, ale zastanawiam się, czy on aktualnie nie jest bezdomny. Jego rodzina został zaadoptowany przez rodzinę Hakase. Jest ich jedynym dzieckiem. Odkąd on jest zaadoptowany, powinien mieć jakieś. Jakieś wcześniejsze życie, które może być trochę trudne do odnalezienia w tych archiwach. Zaczęłam przeglądać gazety, archiwum z gazetami. Jeden z artykułów przykuł moją uwagę. To było jakieś 18 lat temu. To była strona z sekcją o zaginionych ludziach. Kiedy przeglądałam je, było tam zdjęcie, imię i moje oczy zatrzymały się na tym jednym. Kurano. Znowu ty? Usłyszałam znajomy głos i odwróciłam się od tych dokumentów. Odwróciłam się i zobaczyłam Kajczyku, który stał tam z książką w dłoniach. Jego oczy patrzyły na mnie z ciekawością. Coś szukałam. Tak swoją drogą, jak twoje rany? Mówiłem ci, że nie byłem zraniony. Podszedł do mnie bliżej z poważną twarzą i zniżył swój głos. Czy ty też jesteś podejrzany o morderstwo? Skąd wiesz? Zostałem wypytany o to przez policję i chciałam wiedzieć, czy ty też. Jeszcze nie. Mówię za wolę. Myślisz, że mogłem go zabić? Czy myślisz, że mógłbym go zabić? Mogę w końcu za nim iść po tym, jak poszliśmy sobie ostatnią noc, wiesz? Musiałam ciebie ocalić od tego mężczyzny wcześniej, który próbował ciebie coś ci zrobić. Nie mógłbyś chyba go zabić, nawet jeżeli byś próbował. Myślisz, że go zabiłam? Nie pytaj mnie aż tak oczywiście. Ty nie jesteś. Jakby nie jesteś zbyt, można by powiedzieć, zdolna. Nie pytaj mnie o coś tak oczywistego, chyba nie jesteś do tego nawet zdolna. O. Przypuszczam, że Kaichi po prostu nie ufa. Po tym, jak Kaichi sobie poszedł, wróciłam do artykułów o zaginionych ludziach. Kurano. Młodio? Co, jak ja mam to wymawiać? On młodio? Wiek 8, zaginiony 8. To jest chyba luty, czerwiec, nie wiem, jakikolwiek miesiąc. W 1742 roku. Boże, przypuszczalnie już umarł. Co? Który wyrok macie w tej grze? Zaginiony Bóg wyglądał tak jak Kurano, kiedy był młodszy, ale historia była trochę.
ale ta historia była trochę zbyt stara jak na niego. Kolejny artykuł, jaki znalazłam o Kurano, ale to jest kolejny artykuł, jaki znalazłam odnośnie Kurano, którego mogłam znać. Był to ten z jego adopcją. Wygląda na to, że jacyś ludzie chcieli wysłać go do kolejnego pobliskiego miasta. Nikt nie wiedział o jego tożsamości, więc mieszkańcy byli zaciekawieni. Koniec końców ktoś wziął go do siebie. Mały dzieciak, nie wiemy kim on jest, ani skąd on przybył. Jest podejrzany. Nie lubię tego szczeniaka, ale nie wierzę, że para Hakasy go ze sobą wzięła. Jakiś tam mieszkaniec, tak to mówił. Jak ludzie mogą coś takiego mówić o adopcji? Przypuszczam, że ludzie są w stanie narzekać na cokolwiek, ale wystarczy po prostu znaleźć kogoś, kto to wysłucha. Podążając za artykułem w gazecie, znalazłam raport o incydentach z paru lat temu. Był tam odnośnie jakiegoś... Boże, jak to się mówi? Kampera w lesie. Chciał zrobić sobie kamping w lesie. Kurano wtedy zaginął ze swoimi rodzicami i powrócił samotnie po paru miesiącach. Kurano przyrzeka, że nie wie, co się wydarzyło z jego rodzicami i w tym przypadku zachorował krótko po tym. Kiedy głębiej się zagłębiałam, tylko było więcej pytań w tych artykułach, cała ta otoczka wydawała mi się tajemnicza. Było tam więcej reportów w archiwach, ale biblioteka miała być wkrótce zamknięta. Wygląda to, że muszę się udać do domu. Wróciłam. Kim jest Kurano? Teraz pytanie. Kiedy weszłam do salonu, jakiś dziwny zapach mi uderzył. Ten dziwny zapach stawał się silniejszy, im bardziej wlazłam do salonu. Zdałam sobie sprawę, że dobiega z kuchni. Nie mów mi, że ty spaliłeś. Kurano się odwrócił i powitał mnie z niewinnym uśmiechem. Skąd ty masz te ciuchy znowu? Witaj w domu, moja droga. Nie jestem twoja droga. Cóż, moja droga. Właśnie przyszedłaś, a ja przygotowałam kolację. Wow, i nie spaliłeś mi wcale kuchni. Oczywiście, że nie. Nawet nie wznieciłem pożaru. Spojrzałam na tą dziwnie wyglądającą rybę na kuchennym stole. Jak on mógł zmarnować te składniki? To sprawia, że mogłabym je użyć na tygodnie. Mogłabym użyć je na cały tydzień. Podrapałam się po moim czole, oglądając to, co on zrobił. W ogóle ta ryba, ta paszcza i te zęby, skąd on ją wyłowił? To nie wygląda na jest bardzo jadalne. Przypuszczam, że on chciał mnie zaskoczyć posiłkiem. Cóż, można by powiedzieć, że mu się trochę udało. Dziękuję za twoją ciężką robotę, ale pozwól mi się tym zająć. Czekaj, ale chociaż spróbuj smak na początek. On dał mi talerz z pałeczkami. Z rybą w kawałeczkach. To wygląda naprawdę podejrzanie. Zastanawiam się, czy w ogóle to jest jadalne, czy też nie. Wszystko to, co wiem, to to, że przygotował to źle. Zapytałam go o to, co dodał tej ryby, ale odmówił mi powiedzenia tego, dopóki nie spróbuję. A on włożył w to dużo wysiłku, więc mogę chociaż wziąć gryza, boże, powtarzam się. Ma dziwną teksturę, ale muszę przyznać, że smakuje dobrze. Wiedziałem, że to polubisz. Może to jest, cóż, sekretnym składnikiem. Zakryłam usta, zanim on zaczął gadać. Myślę, że lepiej, żebym nie widziała. Wybaczę ci, ale tylko ponieważ nie zrobiłeś bałaganu w kuchni. Jup. Chyba teraz nie możesz powiedzieć, że jestem bezużyteczny więcej? Jesteś użyteczny tylko jako mój strażnik. Nie ma co wspominać o tobie jako moim gościu. Nie wiem, dlaczego ty w ogóle to robisz, ale to sprawia, że ale jakby sprawia to, że mam więcej roboty, coś w tym stylu. Poza tym wyglądasz
Jakby poza tym wyglądasz, jakbyś się tutaj zamobił, zwłaszcza z tym wyglądem. Nie jestem, o co chodzi. Zastanawiam się, jak włożyłeś na to fartuch, kiedy gotowałeś coś w tym stylu. Uśmiechnął się przepraszająco, ale muszę przyznać, że on wyglądał słodko. Zajęłam się gotowaniem, kiedy Kurano stał i patrzył. Ostatecznie poszedł wróg kuchni i wziął przekąski, które zrobił. To nie zajęło zbyt długo, zanim skończył posiłek. I po czym ruszyliśmy się do salonu, zanim skończyliśmy posiłek i ruszyliśmy do salonu. Słyszałem, że mój team był zamieszany w kolejne morderstwo ostatniej nocy. Powinnaś być ostrożna w drodze do domu. Jakby słyszałem od mojego teamu, że było kolejne morderstwo ostatniej nocy. Powinnaś być ostrożna w drodze do domu. Potrzebujesz, żebym cię odbierał? Nie, z porządku. O rację, powinnaś wspomnieć o tym, co się wydarzyło ostatniej nocy. Oni śledczy, więc może oczyścić mnie z zarzutów. Tak swoją drogą, ten martwy gość był jakby to powiedzieć, złodziejem, przestępcą. Wbiegłam w niego w korytarzu w drodze powrotnej ostatniej nocy. Myślę, że ci ludzie podejrzewają mnie o morderstwo. Co? Dlaczego nie powiedziałeś mi o tym wczoraj? To nic poważnego się nie wydarzyło. Został zaresztowany koniec końców, więc nie zostałam zraniona. Kurano mrugnął. Nieucieszony przez moment. Nieucieszony, ale taki nieucieszony przez moment, zanim. Zanim zmienił swoją pozycję, on podrapał się po policzku, nie policzku, po brodą. Rozmyślając. Musiał być zaniepokojony o tym, że nie powiedziałam mu o tym wcześniej. Jak oczekiwałam, koniec końców dał mi przepraszające spojrzenie. Przepraszam, że nie byłem tam, żeby ci pomóc. Wiem. Nie wiem, co by się wydarzyło, jeżeli została zraniona. Nie mogę sobie nawet cię wyobrazić jako zabójcy i byłem z tobą przez całą noc. Powinienem porozmawiać o tym z moim grupą. Czy ktokolwiek jeszcze się wołał wokół? To był Kaichi i Chain, który go zaaresztował. Więc może to jakby wykreślić ich z listy. Nie mam co mówić o Kaichi, jak myślę. Jednak nie mogę mówić o Kaichi, jak myślę. Cieszę się, że mamy alibi. Dzisiejszej nocy będę musiał wyjść na trochę. Chang powinien patrzeć na ciebie, ok? Miej pewność, że będzie miał pewność, że jesteś bezpieczna. Pozwól mi się upewnić. Nie powiesz mi, co mam zamiar robić, nie? Pozwól mi powiedzieć, że to jest mój biznes z jakiegoś lepszego. Więc ty też masz czasami sekrety. Jestem tajemniczym mężczyzną. Zanim Kurano sobie poszedł, dał mi znać, że Chain obserwuje mnie z dystansu i że jeżeli cokolwiek się wydarzy, to powinna po prostu krzyknąć. Kiedy sobie poszedł, to miejsce nagle stało się strasznie puste. Obserwowałam, jak dwójka z nich gada na zewnątrz. To zawsze mnie trochę zaniepokoiło, kiedy Kurano. To, że Kurano był tak bardzo blisko z Chainem. Koniec końców byłam zapewniona, że Chain będzie utrzymywał oko na mnie. Spojrzałam na zegarek, wykazywała się 9:00. Ulica była coraz bardziej niebezpieczna. Ulice stawały się bardziej niebezpieczne o tej godzinie i na szczęście Kurano wkrótce ma wrócić. Zastanawiam się, gdzie się Chain ukrywa. Może. On nie chce zniechęcić mordercy, że może się pojawić. Jakby z ciekawości odsunęłam moje. Jak to się nazywa? Firanki, żeby spojrzeć na zewnątrz przez okno. Nikogo nie było na ulicy. Nie ma co się o niego martwić. On trenował w takiej sytuacji. Całe to rozmyślanie sprawiło, że czułam się bardziej spragniona, tak jak ja teraz. Więc poszłam do kuchni po to po szklankę z wodą. Kiedy weszłam do pokoju, do salonu.
Coś przykuło moją uwagę na podłodze. Było zbyt ciemno, żeby dokładnie zobaczyć, ale wyglądało mi to na jakieś dziwne zwierzę. Jego niezwykły wygląd sprawił, że straciłam gardę. Potem jak krzyknęłam, usłyszałam głos z tylnej drzwi. W kolejnym momencie ktoś mi wbiegł do salonu. Chain! Czy mają z pistolet? Rozglądałam się wokoło, po paru sekundach zniżył swoją broń. Jakby zniżył ją i przypiął z powrotem do swojego pasa. On podrapał się po głowie i odwrócił się do mnie z taką mroczną ekspresją na twarzy. Totalnie zapomniałam, że on może tutaj wyjść, jeżeli zacznę krzyczeć. Przepraszam, pomyliłam się. Jakiś zwierzak mnie zaskoczył. Nie miałam na myśli, żeby o to krzyczeć. Przepraszam. On patrzył na mnie w ciszy. Możesz iść teraz. Już jest wszystko w porządku? Chain westnął i począsnął swoją głazami i spojrzał na mnie znowu. Zostanę tu, dopóki ten gość nie wróci. Co? Jego zimne spojrzenie sprawiło, że stanęłam po prostu i usiadłam na kanapie. Nieboże. Jakby jego zimne spojrzenie sprawiło, że zdałam sobie sprawę, że stoję mu jakby na drodze do kanapy. Coś w stylu. Nie mogę spać komfortowo, kiedy on tu jest. Kura, no... już wystarczająco zakłóca moją prywatność, a teraz jeszcze Chain będzie to robił? Mówiąc o Kurano, to on jest, to jest idealna szansa, żeby o nim porozmawiać. Rzadko raczej widzę Chaina, więc nie ma co stracić tej szansy, którą mogę dostać na odpowiedzi. Hej, Chain, czy ty i Kurano jesteście dobrymi przyjaciółmi, racja? Chain kontynuował patrzenie na mnie, ale nie odpowiedział. Przypuszczam, że to tak, ponieważ on nie zaprzeczył. Tak się zastanawiałam, jaką wy wykonujecie robotę? Chain wydał siebie kolejne westchnienie i odwrócił się z ode mnie. Czemu ma zamiar mnie ignorować? Patrzę na niego, czekając na odpowiedź, ale Chain tylko dalej milczy. Czy on może mnie nie lubić, a może on po prostu nie chce gadać? Hej, pozwól mi coś powiedzieć, zanim po prostu będziesz mnie ignorował. Zaczęłam pukać go w ramię. W mrugnieniu oka Chain złapał mnie za mój nadgarstek. Jakby podciął mi nogi i wywrócił mnie. Nagle leżałam na moich plecach. I on patrzył z dołu na mnie. Boże, ta z dołu, z góry na mnie. Zaczęłam się wiercić, żeby się uwolnić. Ale on użył wagi swojego ciała, żebym ograniczyć mi ruchy. Co ty wyrabiasz? Zejdź ze mnie. Zanim zdołałam jakby mu przywalić z pięści, to on złapał mnie za nadgarstek z jedną swoją dłonią. Ja tak bardzo nie wiem, jak ktoś się bije. Można by powiedzieć, że byłam przypięta do kanapy. Tuż na mojej głowie. Co? Próbowałam go kopnąć, ale jego nogi... jakby blokowały moje własne w miejscu. Więc on nawet wie, jak to zablokować. Ten gość jakby jest w okolicy na zupełnie innym levelu. Jest tak blisko, że mogę usłyszeć jego nieregularny oddech. Oczekuję, że... On jakby oczekuje, że zrobi kolejny ruch, ale patrzył na mnie tak bez słowa. Czułam się sfrustrowana jego spojrzeniem. Zazwyczaj się cofnął. Wrócił do swojej poprzedniej pozycji, jakby nic się nie wydarzyło. To było rozczarowujące. Co można myśleć? Tylko ciebie testowałem. Byłaś zbyt wolna i słaba, żeby zabić tego gościa. Moje serce było szybciej, więc i powoli usiadłam. Słyszałam, że ten mężczyzna jest martwy. Byłam z Kuraną ostatniej nocy, więc mogłeś po prostu go o to zapytać? Dziękuję za ocalenie nas tak swoją drogą. Jeżeli by ci tam nie było, to moglibyśmy być poważnie ranni. Po prostu robiłem moją robotę. Cieszę się, że w końcu usłyszałam jakąś odpowiedź, ale nadal nie dostałam tej odpowiedzi, której chciałam. Tak swoją drogą, co się wydarzyło ostatniej nocy?
Jakby on był pod twoim, jakby wiecie, tego co powiedz, więc jak on mógł się zara. Jak on się mógł uwolnić od ciebie, coś w tym stylu? Naprawdę nie powiesz mi o niczym, co się wydarzyło, nawet jeżeli policja wierzy, że go mogła zabić? On nie wyglądał tak, jakby miał zamiar rozmawiać przez jakikolwiek czas wkrótce, więc zasypywałam go pytaniami. Czułam się, jakby mówiła do siebie, więc zdecydowałam się iść po prostu na schody. Zdecydowałam się iść do góry. Więc kiedy wstałam, on nagle zaczął mówić. Jakby śledczy są, jakby kręgosłupem całej tej siły policji. Z tego powodu nie jest łatwo dostać tą robotę, ale jakoś kurano zdobył ją. Jest całkiem teraz umiejętny, ale wcześniej ten wypadek to było mniej więcej z jego winy? Jaki wypadek? Te zaginięcia parę tygodni temu. Znaleźliśmy go w lesie. Od wtedy wszystko się zmieniło. Jeżeli chcesz wiedzieć, to powinieneś go zapytać o to samo. On nigdy nie powiedział ci o tym? Jakby przyswajając fakt, że nie dostałam prawdziwej odpowiedzi od niego i uciął się jakby temat, ucięliśmy ten temat, wtedy poszłam do mojego pokoju, a Chain został w korytarzu. Jeżeli będę go poczęłaś, to mam go po prostu zawołać. Chwilę później znowu wyłączam do łóżka. Usłyszałam odgłos kroków w korytarzu. Jedną parę, która była z dala, a kolejna, która była przy moim pokoju. Drzwi się powoli otworzyły i Kurano weszedł. On usiadł na krześle przy biurku i rozpiął swój płaszcz. Witaj z powrotem, wszystko ok? Tak. Wygląda, że na wykończonego. Zakrył swoją twarz jedną ręką i wydał z siebie ciężkie westchnienie. On zazwyczaj jest dosyć energiczny. To pierwszy raz, kiedy mi nie odpowiedział. Jaki biedny gość. Chyba musi mieć naprawdę wiele na głowie. Gdzie jest Chain? A, pracuje. To jest w porządku, że urwał się ze swoich obowiązków dzisiejszej nocy? Powinieneś trochę odpocząć. To jest w porządku, żebyś urwał się ze swoich obowiązków. Ale ja nie mogę. Faktem jest, że on instynktownie zostaje przy mnie, myśląc, że. Sprawia, że myślę, że jego ciało może upadnąć z tego krzesła, kiedy go dotknę tylko. Stałam okryta kocem jako moją ochronę, coś w tym stylu. To nadal jest dziwne, kiedy tak sobie siedzisz, żeby mnie oglądać. Jeżeli mam ci pozwolić zostać tutaj na nocy, to lepiej, żebyś ty spał. Pozwolę ci zostać na dzisiejszą noc, ale ty masz spać w swoim własnym pokoju już od teraz, coś w tym stylu. Kurano się do mnie uśmiechnął, zanim jego oczy się zamknęły. Obserwowałam, jak sobie spał spokojnie i także zapadłem w głęboki sen. Wszystko było wokół mnie czarne, tak jakby było w jakiejś czarnej przestrzeni. Złapałam coś w dystansie, jakieś blade światło, które było na wprost mnie. Ale wszystko, co mogłam, to tylko to oglądać. Kurano? Patrzył na mnie tak miękko, zanim wyciągnął swoją dłoń. Sięgnęłam po nią i wtedy zobaczyłam, że jest cała we krwi. Zdałam sobie sprawę, że on coś mówi, ale nie mogłam usłyszeć jego słów. Powoli zrobiłam krok w tył, zanim wszystko się rozmazało. To był tylko sen. Kurano był w tej samej pozycji w poranku. Nadal on spał. Zdecydowałam się go zostawić takim i przygotować się do szkoły. W czasie, kiedy przygotowałam kolację, myśląc o Kurano, zostawiłam na kuchennym stole mu śniadanie, Boże, tak, kolację, śniadanie, zanim wyszłam. Imbirowa herbata i jajka z warzywami, to powinno mu pomóc odzyskać siły.
A tutaj sobie już zapiszemy, bo widzę, że mam całkiem sporo w nagrywaniu, więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bye, bye!